Po sali MOKU, sali kinowej Kina Sława, kolejna, no chyba najbardziej oczekiwana inwestycja, która się rozpoczęła. Inwestycja, która ma też swoją duszę, historię, ale też jest bardzo perspektywiczna. Mowa o Pałacu Potockich. Do maja 2023 roku będą prowadzone prace, to też się dowiedzieliśmy. No ale właśnie, tak szeroki zakres czasowy wiąże się z tym, że praktycznie ten pałac w środku i na zewnątrz będzie wyglądał zupełnie inaczej. Zawsze kojarzyliśmy ten obiekt ze stanem faktycznym, takim jakim jest. Przyzwyczailiśmy się do tego. Tak, prowizorki bardzo długo pozostają niestety, a te prowizorki były związane z funkcjonowaniem w poprzednich dekadach instytucji, która nie miała środków na utrzymanie tak pięknych wnętrz. No i służyła przede wszystkim innym celom, a nie kulturze reprezentacyjnych spotkań i tego typu zdarzeń. W związku z tym pomieszczenia były przygotowywane do innych funkcji. Całe szczęście trafiła nam się świetna pracownia konserwatorska z Gliwic, która pod okiem konserwatora wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, pana Maraszkiewicza, dokonała inwentaryzacji i opracowania szeregu prac konserwatorskich. Odtworzymy to, co było w okresie międzywojennym, bo wtedy powstawał pałac. To rzadki obiekt na terenie Lubelszczyzny z tego okresu, ponieważ większość powstawała znacznie wcześniej. Chcemy, aby ten pałac wpisał się już w odrestaurowany park i był tą wiodącą taką przystanią kultury. Tam się po prostu będzie bardzo dużo działo. Będziemy i koncertować, i spotykać się, i na co dzień pracować z dziećmi i młodzieżą. Oczywiście będzie otwarty na wszelkiego rodzaju wystawy, ekspozycje. Żył pałac będzie kulturą. Kwoty? 4 miliony tak na dziś. To oczywiście podejrzewam początek. Tak samo było w przypadku parku, ale jak już coś zaczynamy, to chcemy skończyć. A to do siebie mają remonty. Z tego ponad 2 miliony to środki unijne. Mam nadzieję, że zainstalowana winda, wszelkiego rodzaju usprawnienia otworzą ten obiekt dla wszystkich. To będzie żyło, mam nadzieję, i kulturą, i pasją naszych mieszkańców. I znowu takie pytanie rozwijające. Pałac z historią, Potoccy, rodzina, 1928 rok, czas wybudowania pałacu, ale od tego czasu chwile tragiczne, chwilę horroru wokół pałacu i w środku, ale również i po wojnie ten pałac miał, mieścił i gościł u siebie sporo instytucji. Gdybyśmy mogli się tak cofnąć trochę w czasie, Dom Dziecka, z tego co pamiętam, filia UMCS-u lubelskiego, co jeszcze? Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uczelni Ekonomicznej z Łodzi. Przez pewien czas siedziba i Fundacji na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Stowarzyszenia Przedsiębiorców Międzyrzeczyzny. W tej chwili tam również gościliśmy i harcerzy, i rycerzy templariuszy ziemi międzyrzeckiej. Częściowo przez MOK wykorzystywane obecnie? Tak, funkcjonowały i będą funkcjonowały tam pracownie i graficzna, i filmu, i modelarska. Tam po prostu obiekt już żył, tylko warunki ograniczały wszechstronne wykorzystanie tej przestrzeni, bo jednak, no cóż, dewastacja przez te kolejne lata okresu powojennego bardzo mocno zniszczyła, szczególnie te detale piękne. Przypomnę, że w okresie tuż powojennym tam trzymano konie. W pałacu. Do tego posadzki. Sypialni? Nie, akurat w najbardziej reprezentacyjnych przestrzeniach, kominkowej sali i tak dalej, i tak dalej. Dlatego między innymi parkiet został pokryty lepikiem, płytami, po to, żeby zasłonić ślady końskich podków. 2021 rok, początek tych prac remontowych. Miejmy nadzieję, będziemy trzymali kciuki, żeby z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, te prace rzeczywiście postępowały. I było widać to, że coś się dzieje. Zachęcam
Będziemy się starali pokazać to i w formie krótkich prezentacji i zapraszania Państwa telewizji po to, żeby dokumentować to, co się dzieje w naszych obiektach podczas remontów. Myślę, że będzie to ciekawe zderzenie i z historią, i z odtwarzaniem tej historii.